Palikota? Jest ruch Palikota? Proszę tak, bardzo. Ruch Palikota na to tyle, że jak widać jesteśmy bardziej wiarygodni, bo uzyskaliśmy dużo lepszy wynik w wyborach. Mamy więcej posłów i zabraliśmy już dwóch posłów, którzy zdecydowali, widząc w jakim kierunku idzie partia Sojusz Lewicy Demokratycznej, zdecydowali się działać po naszej stronie, z pewnością po pomarańczowej stronie mocy, drodzy profesor państwo. Profesor zrewanżuje się za moment ostatnimi sondażami, gdzie ewidentnie ruch Palikota przegrywa z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Więc... Sondaże będą istotne, jak będzie już okres przedwyborczy. W tym momencie, przepraszam, no, ale nie uznaję za do końca wiarygodne. Formuła jest taka, że pytanie, proszę. Tak, pytanie jest takie. Panie europośle, dzisiaj potępiacie podwyższenie wieku emerytalnego, a tak naprawdę kluczową częścią planu Hausnera, czyli ministra waszego rządu, było między innymi podwyższenie wieku emerytalnego. I proszę mi powiedzieć, proszę też wybaczyć ten kolokwializm, ale jak to jest, że coś kiedyś jest cacy, teraz jest B? Bo dla mnie to jest tak naprawdę wprowadzanie w błąd Polaków i jakaś taka koniunkturalna gra na emocjach, która no, tylko może przysporzyć wam strat. Czy ja bardzo cieszę się, że pan się troszczy o to, żebyśmy my, Sojusz Lewicy Demokratycznej, co nie daj Boże, czegoś nie stracił. To jest moja lewicowa wrażliwość społeczna, panie pośle. A to wobec tego mamy jakiś punkt wspólny, ustalony i cieszę się, że właśnie z młodzieżą ustaliliśmy. Coraz bliżej. Natomiast wracając do emerytur. Otóż była trochę inna sytuacja, kiedy mówimy o planie Hausnera, bo wtedy Polska miała poziom wzrostu 6%. Jeszcze wtedy wierzyliśmy, że przez AWS uchwalona reforma emerytalna, otwarte fundusze emerytalne, filar pierwszy, filar drugi, to może coś przynieść. Teraz wiemy, że tak. OFE to było jedno wielkie nieporozumienie. Dzięki temu mamy 270 miliardów złotych długu wygenerowanego przez OFE. Dwa. Mamy w tej chwili prawie 13%, to może dzisiaj będzie 12,6% bezrobocia, czyli 2 miliony 80 tysięcy bezrobotnych plus drugie 2 miliony, które w tak zwanym międzyczasie wyjechało na zachód. Inaczej patrzyliśmy wtedy, inaczej patrzyliśmy dzisiaj. Czego nam jest dzisiaj potrzeba? To jest powiedzenie, jakie ludzie mają perspektywy. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja bym chciał, żeby było powiedziane, w momencie jak mówimy o emeryturach, że w roku 2020-30 emerytura będzie wynosić 800 euro, 1000 euro, a nie prezentowane obliczenia 1760 zł, jeżeli nie wyrzucą cię wcześniej z pracy i ostatnie 5, 4 czy 3 lata nie spędzisz na tak zwanym połowie emerytury, a połowa to jest 800 zł. Więc to nam nie odpowiada. Dwa, jeżeli zaczynamy pracę w wieku 20 lat, 21, ta reforma platformy każe nam pracować do 67 roku. Mężczyzna dożywa w Polsce do 71 roku, czyli zostaje mu 4 lata bycia na emeryturze statystycznie. Platforma mówi, ok, będziemy żyć dłużej. W szkołach nie ma badań. Proszę bardzo, pójdźcie do szpitala, kupcie leki. Za co? Nie ma podstaw do sądzenia, będziemy żyć dłużej. Czyli my chcemy powiedzieć, jako Sojusz Lewicy Demokratycznej to mówimy. Proponujemy 40 lat pracy. Jeżeli chcesz pracować dłużej, proszę bardzo, będziemy rozmawiać. 3 czy 5% rocznie rośnie emerytura. I chcemy to robić w dialogu. To, co robi obecny rząd. Ja proponuję jedną rzecz. Nie ma dialogu. Dla mnie, dążąc jakby do adremu, prawda? Dla mnie to jest istotne, że w tym momencie pan przyznał, że kiedyś byliście za podwyższeniem, dzisiaj jesteście przeciw. I dzisiaj zbieracie podpisy pod pytaniem, pod pytaniem w referendum, które równie dobrze mogłoby brzmieć, czy chcesz być szczęśliwy. To jest dla mnie kuriozum, to jest dla mnie wprowadzanie narodu w błąd. Panowie, ja przypominam...